To jest o procesie właśnie, nie w aptece było, on musi być przesunięty, nie może być na przesunanie się tu. To rozumiem, że będzie na tę część działać. I teraz... A ten jest pasterowy. Tak. I my tutaj, jako powiat, robimy zintegrowany projekt, tak, który ma polegać ta inwestycja na przebudowie drogi, czyli jej poszerzeniu. Tu chodzi, potem możemy tutaj skręcić w kierunku Piły, no to jest szlak turystyczny. W wakacje bardzo dużo osób z tej strony właśnie przyjeżdża do nas, do naszej miejscowości letniskowej Piła. I dlatego... Przy drodze powiatowej mówimy. Tak, skręcamy na drogę powiatową, tak. I właśnie tą wzdłuż tej drogi powiatowej chcielibyśmy wybudować ścieżkę rowerową, która będzie prowadziła aż do Tucholi. Ja to przewidział już część, dużą część tego przewidział. Także czytam w naszych myślach tutaj, że ta ścieżka ma iść do Piły, z tym, że potem chcielibyśmy skręcić w Pilę właśnie na drogę wojewódzką z ulotem i potem dalej do Ustrowa, do Tucholi. Przeniesienie własności w ramach zbytu, reszta tylko zapytania projektu i uzyskanie pozwolenia. Kiedy będzie gotowe, według Pana? Znaczy, ja przypuszczam, że to są koszty duże, ale w tej chwili w świetle nowej ustawy drogowej to w zasadzie chyba nie musimy budować kanału. Nawet rozporządzenia, interpretacji pewnie. Bo jest kwestia udowodnienia pewnych rzeczy, które Pan łatwo wykona, bo udowodnienie, że kanału się nie opłaca i nie jest... To znaczy, tu jest światłowód. Pierwsze pytanie sobie już odpowiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu z wideo z panem dyrektorem Pietruciem. Tak więc postanowiliśmy tak, sięgnąć do te środki. Teraz tak, drugie spotkanie, gdzie 19, tak, ma się odbyć takie decydujące, żeby przystąpić też do zawarcia tego związku, tak, czy partnerstwa, no bo to jeszcze nie zostało przez nas ustalone, no ale mamy to uzgodnione z dyrektorem Pietrucia. Ale do wykonania czasowo w ogóle w obecnej perspektywie, ze względu na dogadanie się z koleją w celu przejęcia ewentualnie mostu. W niektórych przypadkach totalnie realną, patrząc na upływ czasu, który nam został do perspektywy unijnej. W związku z tym pewnie te nierealne zostaną, ale tak. Koszty samochód. My mamy tam zadanie, żeby jazdy w lewo, my mamy tą drogę zremontowaną. To z wasami pasowymi mamy zrobione. Także to już jest załatwione. Tutaj po prostu jako połączenie, to szlak. Od tego sprawowania bierzemy.